sprzedawałaś? Cześć, witajcie w kolejnym moim niecodzienniku. Tym razem jesteśmy znowu w Norwegii. No ale jeszcze nie wiecie, co będziemy tutaj robić. Na pewno będziemy tutaj polować, na pewno będziemy testować różnego rodzaju sprzęt, ale jaki, to dowiecie się później. Wyjechaliśmy dzisiaj w nocy z Polski przez Berlin, następnie Amsterdam, wylądowaliśmy w takim oto miejscu. Jesteśmy na wybrzeżu Norwegii, ale teraz jeszcze 3 godziny do miejsca docelowego, więc troszeczkę to potrwa. Organizatorzy podobno wszystko perfekcyjnie przygotowali. Zwierzyna, na którą będziemy polować, podobno też gdzieś jest w terenie i wczoraj ją lokalizowali, abyśmy mieli odrobinę łatwiej, co nie znaczy, że będzie łatwo. Jeszcze wam pokażę właśnie. Odleciał helikopter, bo jest to jedno z urządzeń, a właściwie jeden ze środków transportu. Natomiast będziemy transportowali się chyba głównie na nogach. Nie będzie źle. Poszukamy pewnych bardzo popularnych tutaj zwierząt, pobratymców jeleni. No i tyle na teraz. There is a big, big numbers of companies making different parts for the oil industry. Okay. And on the west coast, especially a little north, they are farming salmon. Oh, yeah. In the ocean, and that has become a big industry. Jak jest, panie reżyserze? Pięknie, export to do the whole world. Zaczyna się bardzo pięknie. Zobaczymy, jak się skończy. Mam nadzieję, że równie dobrze. Bardzo kręte drogi. Bardzo dobre, wyboiste. Czasami jak mijamy się z większym samochodem, no to potrzeba troszeczkę miejsca. Norway has anyway many fish. Wszędzie jeziorka. Yeah, floats go out for fishing. I naprawdę super teren. So fishing a lot of, there's a lot of cod in Norway, the fish, do you know that? Właśnie dojechaliśmy w jedno bardzo specjalne miejsce. Za mną jest olbrzymie jezioro. Pode mną, a tak naprawdę z boku mnie gdzieś tam, jest zapora. Ale najważniejsze, to już wam pokazuję, to właśnie te góry gdzieś tam daleko. Może nie aż tak daleko, ale za tym jeziorem. To właśnie tam będziemy polować od jutra na renifery. To właśnie to jest to miejsce, to są te góry, na które będziemy musieli się wspiąć, a później gdzieś tam daleko, gdzieś tam z tyłu poszukać szczęścia, żeby znaleźć i upolować renifera. Z tymi górami to ja mam chyba szczęście. Za każdym razem jakieś góry. Czyżby to jakieś przeznaczenie? Mam nadzieję, że właściwe. Takie, że uda mi się upolować pierwszego w życiu renifera. Gdzieś tam.